Co to jest SOS? Chodzi o sos do pizzy, a może na cel bierzemy międzynarodowy sygnał w alfabecie Morsa oznaczającym wezwanie pomocy? No, nie tym razem. SOS to skrót od nazwy moda do Original War Sand of Siberia, bezpośrednio nawiązującej do miejsca akcji gry. Czołem ludziska, ja jestem Livid, a dzisiaj w kilku zdaniach porozmawiamy o tym, co oferuje nam jeden z najczęściej chwalonych modów do Original War. Moda można pobrać z 5 różnych źródeł. Bezpośrednio ze strony twórcy moda, ze strony Original War.net, z warsztatu Steam, ze strony mod.db oraz ze strony gryonline.pl. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze zanim zaczniemy, to prawdopodobnie teraz gdzieś na ekranie pojawi się odnośnik do poradnika na temat aktualizacji gry do najnowszej wersji oraz instalowania samych modów autorstwa Jakesa. Przejdźmy do sedna odcinka, a więc do tego, co oferuje nam sam mod. Na obecną chwilę mamy odświeżoną kampanię amerykańską oraz aż 17 potyczek. Finalnie w modzie ma się pojawić jeszcze kampania arabska, kampania przymierza oraz być może w odległej przyszłości odświeżona kampania rosyjska. Prawdopodobne również zdaje się być dodawanie z czasem kolejnych potyczek. Póki co twórca skupia się jednak na kampanii arabskiej, która będzie wydawana w epizodach, po kilka misji każdy. Należy tutaj wspomnieć, że na przestrzeni wielu lat projekt się zmieniał i przewinęło się przezeń wiele osób. Pełną listę tych osób z wyszczególnionym wkładem znajdziecie na stronie sandofsiberia.pl. Na temat potyczek powstanie być może jeszcze osobny materiał, a teraz skupmy się na odświeżonej kampanii amerykańskiej, na creme de la creme całej modyfikacji oraz tym, co z pewnością zainteresuje nowych graczy. Kampania owa opiera się na fabule, dialogach i mapach z oryginalnej kampanii. Jednakże skrypt każdej z misji został napisany od podstaw. Dodatkowo wiele map zostało rozszerzonych, urozmaicając tym samym rozgrywkę. Najlepszym tego przykładem niech będzie misja trzecia, gdzie wraz z drugą grupą uderzeniową Macmillan próbuje przedostać się na drugą stronę frontu. Widzimy w niej poczynania samego Cornela i możemy je prześledzić. Jest on w tej misji naszym sojusznikiem oznaczonym kolorem jasno-niebieskim. Ponadto do gry dodano kilka okazyjnych scenek. Zabić ich! Nie utrzymamy do bazy. Zabierzcie ostatnio dostawę i wysadźcie kopalnię. Tak trzymać! Ruscy uciekają! Cholerni Rosjanie! Dawali spokojnie. Nie udało nam się trzymać bazy imienia Owsienki. Byliśmy zmuszeni się wycofać. Waszą niekompetencją Owsienko wpadła w łapy wraga. Ale jeśli się pospieszycie, może się uda wam dopaść Jankesów, nim zdążą się dobrze okopać. Wysyłam wam konwoj zaopatrzeniowy. Założycie niewielką bazę na etom wzgórzu, na południu. Przyślemy wam wszystkie niezbędne surowce. Ruszycie na wraga, jak tylko zapewnicie sobie odpowiednie zaplecze. Zbierzcie się, towarzysi. Liczymy na was. Tak точно. Wykorzystano również dialogi, które w oryginalnej kampanii słyszymy nader rzadko, albo nie słyszymy ich wcale. Te jednak znajdowały się w plikach gry. Jezu, lewa noga. Ile razy mam ci powtarzać, zanim zrozumiesz? Ta jest lewa, a ta prawa. Jesteś kobitką, zaczynasz od lewej, kapujesz? Dobra, 3, 4. Cholerny z ciebie złamas, Frank. Jestem przeciwnikiem znęcania się nad zwierzętami, ale dla Franka zrobię wyjątek. Dobry z niego zwiadowca, ale tancerz żaden. Fred i Ginger znowu razem. Ciekawe. Małpolud ma zdecydowanie lepszą koordynację ruchów. Stój, to przyjaciele. Wracaj tu. Smaczków tych jest znacznie więcej. Ponadto fani nagrali kilka linijek dialogów, a kilka innych wygenerowano z użyciem sztucznej inteligencji, mówiącej głosem zbliżonym do oryginalnego głosu aktora. Cała kampania została również opatrzona możliwymi do zdobycia achievementami. Te finalnie mają się również pojawić w potyczkach. Kampania, tak jak w oryginale, dostępna jest w 3 poziomach trudności. Lecz możecie się mocno sparzyć, jeżeli podejdziecie do poziomów trudności w SOS-ie, jak do tych w wersji podstawowej. Dlaczego? Już tłumaczę.
Poszukiwacz przygód. Jest to poziom łatwy, polecany dla nowych graczy. Serio, jeżeli dawno nie graliście w WoW, zacznijcie właśnie na tym poziomie trudności. I mówię tutaj całkowicie poważnie. Dowódca. Poziom średni, stawiający graczowi pewne wyzwanie. Należy tutaj zaznaczyć, że prawdopodobnie jest on trudniejszy od najtrudniejszego z podstawowej wersji gry. Mistrz strategii. Przeznaczony dla prawdziwych weteranów WoW. Zobaczcie sami. Jest o wiele zabawniej, kiedy oni... Wrogowie, sir! Tak? Warto jeszcze wspomnieć o opcji, która pojawiła się w modzie stosunkowo niedawno, czyli Kole Fortuny. Jest to opcjonalna zabawa z pewnymi modyfikatorami. Modyfikatory są dostępne w dwóch wersjach, standardowej oraz hardcore. W wersji 1.5 pojawi się też wbudowany hack mode, dostępny obecnie jako oddzielna modyfikacja. Modyfikacje mogą być zarówno dobre, takie jak dodatkowe jednostki lub odkrycie całej mapy, jak i złe. Wybuch budynku, pomieszanie profesji dostępnych ludzi lub zakrycie minimapy. Niektóre modyfikatory nawiązują do społeczności OW. Co to znaczy hardcoded? Czekaj, a dobra, dwa razy. Co to jest hardcoded? It's not a bug, it's a feature. Zabawa zaprojektowana została z myślą o streamach. Jednak równie dobrze można to odpalić podczas zwykłej rozgrywki. Na uwagę zasługuje również poprawiony model sztucznej inteligencji, który w wielu misjach sam buduje bazę, jak i pojazdy. Wyzwanie zatem nie polega już na pokonaniu z góry narzuconego skryptu. Choć te oczywiście w grze istnieją, jak to w każdej kampanii. Jak działa to SI? Przykładowo. Podczas obrony własnej bazy manewruje ono żołnierzami pomiędzy strukturami, a podczas ataku sprawnie wycofuje ranne jednostki na tyły oddziału, próbując wycofać ich z pola walki. Dzięki czemu kolejne ataki mogą nadejść szybciej lub być wzmocnione tymi jednostkami, które przeżyły z poprzedniego ataku. Na koniec należy dodać, że mod jest na bieżąco balansowany oraz wprowadzane są w nim drobne poprawki. Wszelkie uwagi i feedback możecie zgłaszać pod mail widoczny na ekranie lub na prywatne wiadomości poprzez Discorda lub Steam do samego twórcy modyfikacji. Projekt ma charakter non-profit. Dodam jednak, że na stronie autora jest udostępniony link do konta PayPal, dzięki któremu można dorzucić małą cegiełkę na rozwój przedsięwzięcia. To w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Zdaję sobie sprawę, że jedynie poruszyłem temat modów do OW, jak i samego SOS-a, ale z założenia miała to być pigułka wiedzy o samym Sons of Siberia, która ma za zadanie zachęcić do sięgnięcia po tą produkcję, a osobom wracającym pozwoli jeszcze raz wciągnąć się w konflikt w przeszłość między trzema frakcjami. No, przynajmniej na początku trzema. Jeżeli będziecie zainteresowani tematem, to wkrótce powstanie film o dostępnych w modzie potyczkach. Zachęcam również do podesłania tego filmu znajomym, którzy grali w tą kultową grę, albo osób, które nie grały, lecz szukają ciekawych RTS-ów. Ze swojej strony dodam, że naprawdę warto powrócić do tej produkcji poprzez właśnie tą odświeżoną wersję kampanii. Chciałem jeszcze podziękować Serpentowi za merytoryczną poprawę scenariusza do odcinka oraz Painkillerowi za stylistyczne poprawienie tekstów w ów scenariuszu. Napiszcie jeszcze w komentarzach własne pomysły odnośnie przyszłych odcinków, każdy z chęcią przeczytam i wezmę pod uwagę. A teraz trzymajcie się ciepło, cześć i do zobaczenia!